Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Słuchajcie, 32 lata temu uczyłem się o pięknym pałacu w Pszczynie, a dzisiaj Śląska Karuzela właśnie tutaj gości z nami. Wspaniali goście. Zaczynamy. A razem z nami Angelika. Witam i Krzysztof. Serdecznie. Witamy Was ponownie na Śląskiej Karuzeli. Powiedzcie, co dobrego u Was słychać. Oj, u nas dużo dobrego, można powiedzieć. Przede wszystkim to, że wydaliśmy naszą pierwszą, długo wyczekiwaną płytę. O, brawo. No to sukces ogromny. Tak, jest to dla nas sukces, bardzo się cieszymy. Jesteśmy przeszczęśliwi. I to jest bardzo dobra wiadomość. To dobrze będzie, jak marzenia się spełniają. Nasi widzowie też czekają na tę płytę. Ja przyznam się szczerze, że bardzo lubię z tej płyty piosenkę pod tytułem Angelina. Szczególnie za ten twój taki ruch. Luźny. Ja bym się chciał go dzisiaj nauczyć. Co ty w ogóle wtedy czułeś, jak nagrywałeś właśnie te ujęcia do klipu? Czułem moc, ogromną moc. Spełnienie było super. Tak. I wzorowałem się trochę na wykonawcy. Sławomir, znasz takiego? Ale ja nie mam takiego luzu. Ty miałeś taki, wiesz, taki tutaj... No muszą to Państwo zobaczyć zresztą. Była Angelina. Ja mam taki utwór pod tytułem Andrzej, może byśmy ich spiknęli. I myślę, że te utwory mają coś wspólnego ze sobą, bo tam właśnie ten luz występuje. Natomiast no, te ruchy właśnie... Jak Wam się pracowało? Podobno na planie filmowym najtrudniej się pracuje ze zwierzętami i z dziećmi. A u Was dużo tych zwierzątek było. Tak, zwierzątek było bardzo dużo. Ekipa też była duża. Ekipa była duża, tak. Mieliśmy strażaków. No i myśliwego też pozdrawiamy, koło myśliwskie. Tak, panią weterynarz, panią grzybiarkę. Było nas trochę. Głównym bohaterem w piosence była owieczka. Owieczka Angelina. W ogóle skąd pomysł na i teledyski na taką piosenkę? Znowu na mnie. Chcieliśmy troszeczkę humorystycznie podejść do tematu. No ale doskonale. Miało być śmiesznie, miało być zabawnie i tak też mamy nadzieję, że wyszło. Zdecydowanie, jest jak najbardziej. Zdecydowanie, myślę, że nasi widzowie to potwierdzają. To pozwólcie, że teraz do tej Angeliny ten Andrzej dołączy. Ja oczywiście. Andrzeju, zapraszamy. Powiedzcie, jak długo pracowaliście nad płytą? Nad płytą pracowaliśmy ponad 2 lata. Był to czas bardzo intensywnej pracy. Nieprzespane noce. Już mi się to podoba, no? A skąd w ogóle pomysły, skąd bierzecie pomysły na piosenki, na teksty, na muzykę? O tej Krzysiu może proszę. Samo wszystko nam po prostu jakoś się tam układa, kumuluje i wychodzi. Ale nie mów, bo teksty masz w głowie już od dawna, prawda? I później przelewasz je na papier. Tak jak już wcześniej w poprzednim programie opowiadałem, wszystko życie. Życie. Samo życie. Czyli gdzieś ta Angelina była? To gdzieś ją poznał. Oj nie, to akurat jest odrębny przypadek, także tutaj za głęboko w to nie wchodzimy. Którą piosenkę lubicie z płyty najbardziej? Oj, ciężki wybór. Wszystkie lubimy, wszystkie darzymy wielką sympatią. Do wszystkich mamy sentyment. Ja chyba postawię na Deszcz. Nieodwracalnie Deszcz. Każda z nich ma coś. Deszcz, ale mi również Za nami żal. Rozumiem, bo macie okazję prezentować te piosenki już na koncertach i sprawdzać, jak fani reagują na waszą twórczość. Tak, mieliśmy już tą przyjemność zagrać na koncercie w Bydgoszczy. Doskonale. Cudownie, wspaniale. I niebawem ruszamy dalej. I przy którym utworze się najlepiej bawili? Oj, chyba Zakochani bez pamięci. Szybsza, skoczna piosenka pod nóżkę. Można sobie troszkę pośpiewać, więc myślę, że Zakochani bez pamięci. Powiedzcie, tak. Do ilu piosenek macie zrobione teledyski? Aktualnie do 6. No brawo! Wow, no to słuchajcie, połowa płyty. To wspaniale. Tak. To wspaniale. I wszystkie też pomysły na scenariusze teledyskowe też z życia? To już tak... O, to zależy tak przy pisaniu tekstów. Raczej się to pojawia. Później to jakoś spinamy do końca. Nieraz wychodzi zupełnie co innego, ale staramy się mieć jakoś uporządkowane. Tak jest najlepiej. Tak, zawsze wszystko planujemy z wyprzedzeniem, to jest pewne. Mamy wszystko pozapisywane na kartce scenariusze. To dobrze. Staramy się trzymać się planu, ale wiadomo, różnie czasami bywa. Są małe wyjątki, ale w większości tak jak sobie zaplanowaliśmy, tak jest. No to brawo. Słuchajcie, ostatnio jak byliście w naszym programie, to właśnie mówiliście o tej płycie. Dobrze zaplanowana, płyta powstała. Jest. No i jestem bardzo ciekawy, bo wtedy mówiliście, że jeszcze nie ma tych momentów kłótni, a czy już kiedy jest pierwsza płyta, są takie momenty, kiedy się ścieracie artystycznie? Nastąpiło to zaraz po programie.
Ale nie przez nas, mam nie. nadzieję. Nie. Jaki wpływ. Nie, ale... Krzysiu, powiedz tak, prawdę. Dokładnie. Od razu powiem. No, tu tylko prawdę, to jest śląska karuzela. Tutaj tylko prawdę dokładnie. Zaraz po tym kamera się została wyłączona. Tak, tak, ale bardziej o teksty, czy bardziej o muzykę? To już chyba tak, wszystko. O wszystko, wszystko. Już, ogólnie. Pełen mix, i tak jest, tak. Do dzisiaj nic się nie zmieniło, ale rozmawiamy ale ze sobą. Nie mów, bo także właśnie, nie jest źle. Tak, staramy się wypracować kompromis. Nieraz ten kompromis poprzedzony wieloma godzinami rozmów. Czy on musi robić to, co każesz, i jest kompromis? A nie rzucasz po prostu tam, wiesz, można rzucać też czymś tam. Różne rzeczy można robić. No, nie, na odległość nie da. Angelika mieszka tak daleko. Czyli bezpieczna odległość. Bezpieczna odległość. Super. Bardzo nam się podoba, słuchajcie, wasza droga muzyczna. I mi szczególnie Angelina się podoba, ta piosenka. I ja bym życzył sobie więcej takich utworów w tym klimacie właśnie i z takim poczuciem humoru, bo naprawdę w dzisiejszych czasach poczucie humoru jest potrzebne. Powiedzcie, jakie to uczucie, kiedy wychodzi wasza płyta i pierwszy raz trzymacie ją w rękach? Ciężko streścić to w jednym słowie, czy nawet w jednym zdaniu. Wspaniałe, zwieńczenie marzeń, zwieńczenie ciężkiej pracy, wrażenia niesamowite. Tak, ja mogę tutaj powiedzieć od siebie tyle, że najbardziej piękne jest to, że mówię tu o sobie akurat, napisałem te teksty, które mogą zobaczyć inni, prawda? Ujrzało to po prostu światło dzienne, tak? Komentarze pod tym wszystkim, no coś wspaniałego. Powiecie, czytacie komentarze pod teledyskami? Tak, czytamy. Staracie się odpisywać? Staramy jak się. Jak tylko możemy, tak odpisujemy na bieżąco. Tak, chcemy mieć kontakt z naszymi słuchaczami. Jest to dla nas niezmiernie ważne, też poniekąd wskazuje drogę, jaką dalej obrać, więc tak, jak najbardziej. Ale staracie się tych komentarzy, faktycznie bierzecie pod uwagę i słuchacie, czy jakby trzymacie swoje zaplanowane i jakby to, co wam stricte serducho podpowiada, czy dajecie się skusić, a może tak, a może tak? Odczytujemy, bierzemy, oczywiście gdzieś tam to kodujemy, ale tak jak nazwaliśmy naszą płytę, tylko serce wie, więc kierujemy się tym sercem, super. Prawda? A już masz pomysł na kolejne piosenki, czy jakby na razie jakby to jest tak. Zamknięte, tam chcesz chwilę odpocząć, czy już tam gdzieś fruwają? Mieliśmy chwilę takiego spokoju, jak już ta płyta wyszła, emocje opadły, ale już zaczęliśmy tworzyć nowe projekty. Mieliśmy niedawno nagranie kolejnego nowego teledysku. A jaki jest do niej tytuł? Kochałem Ciebie. I o czym jest? O miłości. O miłości, czyli o tym, co nas wszystkich otacza. I o tym, co jest najpiękniejsze. Ale najlepsze są piosenki właśnie o miłości, o kłótniach, zabawne, które się najlepiej właściwie słucha i tworzy. Zależy od nastroju. Okay. O, może w ten sposób powiem, prawda? Wiemy wszyscy o tym doskonale. Jeżeli jest nam smutno, słuchamy bardziej melancholijnych piosenek. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, słuchamy bardziej szybszych dokładnie. Krzysztofie, wspomniałeś, że na koncertach towarzyszą wam przyjaciele i tak. Dzisiaj są razem z nami. Przedstaw ich proszę. No i mamy nadzieję, że usłyszymy dzisiaj coś na żywo w naszym programie. Tak, oczywiście. Małgosia i Michał. Witamy was serdecznie. I może zagramy dla was dzisiaj, dla państwa, tytułową piosenkę Tylko serce wie. Doskonale, zapraszamy. Miałem sen. Co? Jak miałem sen? Krzysiek. To jest to, o czym ja mówiłem. Jest afera. Jest bardzo dobrze. Ja jeszcze nie zaczęli grać, a już po prostu bardzo ale dobrze. Widać też, kto rządzi. No. Moi drodzy, do skutku. Jedziemy. Miałem. No Angelika, no kurde. To jeszcze raz. Miałam sen, piękny sen, który miałeś ty. Oczy twoje zakochane tak mówiły mi. Oczy twoje zakochane tak mówiły mi. Czy na miłość nie stać, czy odważę się? Czy pokocham ciebie mocno, tylko serce wie? Czy pokocham ciebie mocno, tylko serce wie? Brawo! Brawo!
Super. No i moi drodzy, marzenia się bardzo szybko spełniają, bo po pierwsze usłyszeliśmy nową piosenkę na żywo, a po drugie od razu wystąpiliśmy w waszym teledysku. Licha! O, pięknie, faktycznie. Takie rzeczy tylko na Śląskiej Karuzeli. Krzysztofie, telewizja jest po to, żeby zaprzeczać, potwierdzać. Chciałem się zapytać, czy to prawda, że weźmiesz udział w nowej wersji pana Kleksa? Tak, to prawda, ale to... Nie możesz na razie mówić, prawda? Nie mogę na razie rozumiem, mówić. Rozumiem, rozumiem, ale rola będzie... Będzie, nie chciałem zdradzać tutaj, myślałem, że tak zachowasz tutaj spokój, jeżeli chodzi o ten temat. Nie da się! Kiedy kamery pójdą, słuchajcie, nie da się wszystkiego zachować dla siebie. Się, tak będzie. Dzielimy się informacjami, dzielimy się też oczywiście zawsze muzyką. Myśli czynią cuda, serce mówi kocham cię. Może nam się uda, daj mi tylko dłonie swe. Miłość to potęga, bo kto kocha dobrze wie. Serce na pół pęka, kiedy obok nie ma cię. Bez pamięci zakochany, błądzę dniami i nocami. Myślę o niej w każdej chwili, moje serce się nie myli. Zakochana bez pamięci, tylko łza się wokół kręci. Myślę o nim w każdej chwili, moje serce się nie myli. Będzie? Pewnie, że będzie. Bardzo wam dziękujemy. Słuchajcie, dawno nikt nie śpiewał i nie grał na żywo. I takie cudowne momenty tylko na Śląskiej Karuzeli. A płytą dzisiejszego odcinka jest dą, Krzysztof i Angelika. Tylko serce wie. Kochani, jak wy pięknie wyglądacie. Skąd w ogóle pomysł na tak cudną okładkę? Folk nam troszeczkę w duszy gra. Mhm. Więc z racji tego chcieliśmy, żeby było kolorowo, barwnie, no ale też, żeby była ukazana natura. Stąd to tło z tyłu. No, marynarka fruwa, prawda? Marynarka, też tak. Jest fajnie, przepiękne, ale to jest ładni. Piękni, ładnie. Młodzi, pełni energii, tak. Życia. Tak. Tylko serce wie. Co, tylko serce wie, że tacy, dlaczego tacy piękni i ładni? A macie takie miejsca, które chcielibyście bardzo pokazać, o których myślicie? Myślę, że wszystkie po kolei realizujemy. Tak. Na pewno chcielibyśmy, przynajmniej ja bym bardzo chciał pokazać jeszcze jedno Toruń. Miejsce, tak. O. Tak, bardzo mi się podoba. I nasze piękne morze również, prawda? Tak. Nasze morze też. No może no to może. Trzeba byłoby atakować pewnie jesienią, bo teraz jest bardzo dużo turystów. Jak wy byście kręcili ten teledysk w tych parawanach po prostu tam z tą całą rzeszą ludzi? Trzeba by było pomyśleć nad scenariuszem podobnym do Angeliny. A, wtedy moglibyśmy. Rozumiem. Moi drodzy, nowa płyta w waszych rękach i dostępna jest już też dla wszystkich widzów, ale... Jest kolejny projekt, prawda? Tak, oczywiście. Jesteśmy na etapie kolejnego projektu. Mamy już nagrany pierwszy utwór. Pierwszy teledysk. No, brawo! Który ukaże się... Właśnie teraz, na Państwa oczach, premiera do piosenki Kochałem Ciebie. Siedzę tutaj sam, mętlik w mojej głowie. Co dziś zrobić masz, nikt ci nic nie powie. Jak zaufać ci, kiedy ognia nie ma. Popiół rozwiał wiatr, sypią się marzenia. Kochałem ciebie każdej nocy, ma dziewczyno. Dzieje się w życiu bez przyczyny. Radość wspólnych dni, ich nie zapomnimy. Chociaż czuję, że teraz wszystko trwa.
leczy ból i zabliźni rany. Odległości tej już nie pokonamy. Wspomnij kiedyś mnie, spojrzyj czasem na mnie. Ciągle widzę cię, jak tańczyłaś dla mnie. Kochałem ciebie każdej nocy, ma dziewczyno. Przy tobie gwiazdy nie spadają, tylko giną. Zaświeci słońce, albo z nieba spadnie deszcz. Ja tego nie wiem i ty dobrze o tym wiesz. Ciebie każdej nocy, ma dziewczyno. Przy tobie gwiazdy nie spadają, tylko giną. Zaświeci słońce, albo z nieba spadnie deszcz. Ja tego nie wiem i ty dobrze o tym wiesz. No wyskoczyłam jak Filip z konopi, bo bardzo mnie ten teledysk intryguje. Słuchajcie, gdzie byście go nakręcili? Kręciliśmy teledysk w pięknych zakątkach Małopolski, w Zakrzówku w Krakowie oraz na Pustyni Błędowskiej. Upał był nieziemski. Jak wytrzymać taki upał? Jak się nie rozpłynąć? No ciężko było, szczerze mówiąc, ale daliśmy radę. Było trochę biegania po piasku na Polsaka, tak. Także no... No ale opłaciło się, bo efekt jest wspaniały. Tak, no i słuchajcie, to jest też niesamowite, że potrafiliście znaleźć miejsce w Polsce, które wygląda naprawdę światowo i wcale bym nie powiedział, że to było kręcone u nas w kraju, tylko właśnie, że pojechaliście gdzieś za granicę. Tak. No zależy nam też na tym, aby przedstawiać te piękne zakątki naszego kraju. Tym bardziej, że mamy ich naprawdę bardzo dużo tak, w Polsce. Dokładnie. I... Niektóre są niedostrzegane po prostu. Niedostrzegane. My postanowiliśmy sobie, że będziemy co jakiś czas właśnie z różnych regionów Polski w naszych teledyskach pokazywać tą piękną naszą ziemię. Małgosiu, powiedz, jak się z tą parą współpracuje? Jak wam się koncertuje razem? Bardzo dobrze, wspaniale się z nimi współpracuje. Kłócą się, czy raczej spokój, profesjonalizm? Prawdę mu. Tylko prawda nas różnie bywa. Różnie bywa. Różnie bywa. Różnie bywa, ale na końcu jest roześmiana publiczność, tak, jest wasza muzyka. Tak. Cudownie. No to w takim razie, kochani, czego wam życzyć? Dużo, dużo koncertów. O, tak. Wspaniałej publiczności. Publiczności, tak. Solidnej pracy nad kolejną płytą i wydanie tej płyty. Jesteście pracowici, więc o kolejną płytę jestem spokojny. No i oczywiście życzymy wam razem z Kairą i z całą śląską karuzelą uśmiechu, pogody ducha, radości, koncertów, zdrowia, sił. Dziękujemy i tego, żebyście się kłócili, bo kłótnie są twórcze. Tak, to i powstają piękne rzeczy. A my z państwem widzimy się już za tydzień. Bądźcie razem z nami. Do zobaczenia!